problem. Zdecydowanie, no przeogromny. Gdybym pani pokazał, jak to 10 lat temu wyglądała ta ulica rozkopana. Nasz udział był taki, że przy tym uzbrojaniu ulicy, to myśmy też współfinansowali z gminą. Chcieliśmy mieć przy posesjach do posesji dobry dojazd. No a zrobiliśmy dla siebie, widzi pani, co to jest. Rano i jak jest koniec pracy, nie można ani przejść, ani nie można z tej posesji wyjechać. Tiry, nie tiry, różne, co się da. To, co nie przeleci Sienkiewicze na wschód i tam dalej, to wszystko przejeżdża w tej chwili tą ulicą. No mniejszy jest ruch obecnie, bo jest przebudowa tam przy 27 lipca. A tu po prostu ściany pękają, gdybym państwu pokazał, no to już ta strona... A stoi strona... jakiś znak z ograniczeniem prędkości stamtąd? Nie ma, proszę panią, nie ma. Bo stoi jest tam przy sklepie, już wychodząc z tego łuku. No tam jest znak 40. Tak, ale na tą ulicę nie ma. Jakie rozwiązanie, proszę panią? Takie, że to, co było w planie, przebudowa tam pod wiaduktem, przedłużenie Piastowskie do 27 lipca, żeby odciążyć tą ulicę. To nawet ograniczenie szybkości przyda się, ale to nie rozwiązuje problemu, bo tutaj tysiące. Ani wyjechać nie można, ani tu dzieci nie mogą przejść do przystanku, ani z przystanku. Ale nie ma też przejść dla pieszych. Proszę panią, i nie ma też przejść. Proszę panią, jak przed państwem jakieś kilkanaście minut, czy może z 20, te z mlekowity, ogromne te długie tiry, jeszcze tam inne, ten super ekspres, czy coś z tymi swoimi, no, no każdy, jest. Który... Na razie teraz mniej, tak. Bo tam rondo robią, to tak. Tamtędy to, omijają, a tak to jest nieokrągłe. Ale jeśli zostanie rondo do użytku oddane, no to w dwie strony będzie tragedia po prostu. To jest zakaz jazdy tirów proponujecie tak, państwo? Tak, jeden znak, bo jeden znak prosimy, żeby to był zakaz jazdy. Przejścia, bo jeszcze raz proszę o ograniczenia prędkości. Z tamtej strony widziałam, jak wychodzi się z tego łuku, jest znak ograniczenia prędkości. Pani, jak wygląda to przychodzenie dzieci przez ulicę, jak do szkoły? No właśnie, pani ma dwie córeczki, tak? Czekaj, to nie są moje, aha, ale też mam dzieci. To wygląda w ten sposób, że dzieci stoją po tej stronie, czekają momentu, kiedy mogą przejść na drugą stronę na autobusowy przystanek i nie mogą przejść. I w momencie, kiedy widzą, że jedzie autobus, przebiegają po prostu. Tak, to jest kwestia czasu, aż kiedyś ktoś skończy się to. No, jeżdżą bardzo mocno. No bo wcześniej była mowa o progach zwalniających, żeby zamontować. Ale autobusy jeżdżą, więc to nie wystarczy, że będzie zakaz wjazdu tirom i innym takim ciężkim samochodom, bo pękają sufity, ściany. Rok temu mąż remontował mieszkanie, w tej chwili znowu pęknięcie na suficie, na ścianach. I fundamenty są stare, więc nie ma mowy o siadaniu budynku.